Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na drugim webinarze z cyklu. I bardzo się cieszymy, że może... Nazywam Anna Rochowska. Obok mnie Anna Kurelska. Dzień dobry. Razem tworzymy zespół edukacji TR Warszawa. Tak, miło Państwa powitać. Nie wiem, czy tu koleżankę dobrze było słychać, bo miałyśmy malutkie zakłócenia na linii, ale mam nadzieję, że za chwilę będzie wszystko dobrze. To jest inspirator działań kulturalnych. I dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, co można robić, kiedy jest się młodym człowiekiem, ma się kilkanaście lat, mieszka się w Warszawie albo niedaleko tej Warszawy i chce rozwijać swoje zdolności teatralne przede wszystkim, a kulturalne także. Może tutaj Ania jeszcze dopowiedz trzy słówka dosłownie, jaki jest cel inspiratora w ogóle? Dzisiaj rzeczywiście mamy temat bardziej teatralny, ale nie bez kozery nasz inspirator działań kulturalnych, nazywa się kulturalnych, a nie teatralnych, bo zależy nam na tym, żeby inspirować i pobudzać do dyskusji, do rozmowy na tematy w ogóle edukacji kulturalnej. No i mamy już pierwszego gościa i pierwszego i jedynego gościa dzisiaj wyjątkowo. Jest z nami Michał Domański z Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. I z Michałem właśnie porozmawiamy o aktywnościach dla młodych ludzi w Warszawie, aktywnościach teatralnych. Michał się przedstawiał na naszej grupie, ale zajmuje się zarówno prowadzeniem grup, jak i organizacją związaną z Ogniskiem Teatralnym Ochoty. I teraz tylko dwa słowa dosłownie o tym, jak będzie przebiegało dzisiejsze spotkanie, zanim dam Michałowi powiedzieć dzień dobry. Myślę, że już się niecierpliwi bardzo. Będziemy przez pół godziny rozmawiać. Razem z Anią mamy przyjemność moderować tę rozmowę, a później otwieramy się na wszystkie komentarze i pytania, które padną. Michale, cześć. Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich. Jest w budynku nawet Teatru Ochoty, Ogniska. Witam serdecznie. Bardzo się cieszymy i jeszcze zapomniałyśmy przedstawić. Jest z nami Marlena Florczyk, która tłumaczy nasz webinar na polski język migowy. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj wszyscy we czwórkę razem. To jak już udało nam się przywitać i powiedzieć, po co się spotykamy, to myślę, że czas, żeby dojść do sedna. I dzisiaj chcieliśmy się zastanowić nad tym, co tak naprawdę młodemu człowiekowi jest potrzebne i myślę sobie, że dobrze jest wyjść od takiej refleksji własnej, czyli jak trafiliśmy do teatru i może pozwolę sobie jako najstarsza w tym gronie zacząć te wspominki. Dla mnie początek takich działań teatralnych i w ogóle zbliżenie się do teatru to jest okres liceum, czyli w moim przypadku przełom lat 80. i 90. Nie wiem, czy to jest jakieś pokoleniowe doświadczenie, ale ja trafiłam do teatru przez konkursy recytatorskie, czyli po prostu klasyczne myślenie o tym, jak jest ktoś, kto się interesuje teatrem, no to po prostu zaczyna od wierszy. I takie było moje doświadczenie. Ciekawa jestem waszych. Moje doświadczenie jest troszeczkę rozmyte. To znaczy, ja byłem zawsze zaangażowany od podstawówki, zaangażowany w jakieś takie małe aktywności parateatralne. Typu na przykład tydzień teatralny, tak to się nazywało w mojej podstawówce. Ja zawsze byłem takim biegającym, krzyczącym, ogarniającym chłopaczkiem, który się angażował bardzo w taką, w reżyserię i też grałem w tych spektaklach. Ale rzeczywiście dopiero liceum było takim momentem, kiedy już zaczynałem liceum z takim pomysłem na siebie, że to jest coś, co lubię
i to jest coś, co jakoś tam, no nie wiem, no tak jak też chyba się myśli często, to jest coś, co mnie wyróżnia. To znaczy jakby coś, czym się zajmuję poza szkołą. Natomiast ja absurdalnie, w sensie absurdalnie, paradoksalnie i to jest może ciekawe, zawsze byłem, bardzo się stresowałem zawsze wszystkim. Między innymi też byciem na scenie. Więc to jest ciekawe, bo moja droga głównie teatralna polegała na tym, że ja po prostu lubiłem mówić, zawsze występowałem w imieniu klasy na przykład w jakichś sprawach też organizacyjnych czysto, więc zawsze mi mówiono i powtarzano o tym teatrze jako o jakimś takim miejscu, w którym mogę się odnaleźć. I w związku z tym napotykałem jakby różne takie możliwości teatralne. Proszono mnie o jakieś właśnie recytacje. Moim takim doświadczeniem na przykład licealnym to są właśnie takie pokazy, które nie były spektaklami samymi w sobie, tylko na przykład takim ciągiem recytacji różnych, jakimś takim kolażem przeróżnych, nie wiem, prozy i poezji i tak dalej, i tak dalej. Więc brałem w tym udział, ale tak naprawdę, co jest bardzo śmieszne, takimi pierwszymi, ważniejszymi doświadczeniami, to było, pierwsze moje doświadczenie było w Teerze właśnie. W projekcie, który zresztą Ania prowadziła, na którym poznałem teatr od zupełnie innej strony i to przestało być takim właśnie mną, który coś umie, albo umie coś wyrecytować, albo umie być na scenie bez jakiegoś większego widocznego stresu. Więc od czasu projektu Rudowęglowiec i Buprom, tak się chyba nazywał, zacząłem też chodzić po prostu na różne, jakby w różne miejsca, instytucje i szukałem takich doświadczeń. No i tak. A później już taka nauka do egzaminów. To znaczy w momencie, kiedy podjąłem, to jest ten taki trudny moment, kiedy się zaczyna myśleć, okej, zawsze uważałem, że to jest ważne w moim życiu, ten teatr i jakieś takie, że to jest, że lubię tą wrażliwą część swojej duszy, że jakoś mnie tam to porusza na swój sposób i cała ta literatura i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdzono, to trzeba coś z tym zrobić i zaczyna się wchodzić w kierat przygotowywania się do egzaminów i tego, że okej, cieszę się, że jesteś wrażliwy i cieszę się, że masz jakieś poczucie artystyczne, no to teraz przykujmy to na egzamin. I na to, że masz się nauczyć tyle, a tyle i masz przekuć cały swój stres na jakąś taką siłę. Ja nigdy tego do końca nie zrobiłem, więc z czego się cieszę. To znaczy jakby nigdy nie przełamałem takiego poczucia, że to jest scena, ale ja jednak występuję jako ja. Ja nigdy nie lubiłem takiego przechodzenia w postać, że teraz się już zupełnie zagłębiłem i jestem tylko na scenie, nie ma nikogo innego, bo ja zawsze widziałem tę sytuację, która się wydarza. Że ktoś przede mną siedzi, ktoś mnie ogląda, nawet nie stresowo, ale też to, że zawsze mnie to ciekawiło, że ktoś w ogóle ogląda i czemu to jest ciekawe, że mnie ogląda. No i tak, i później szkoła we Wrocławiu. Nie wiem, czy mam mówić dalej. Myślę, że to jest nasza granica, o czym dzisiaj będziemy mówić. Czyli ten etap szkoły, tego, co się dzieje w tym czasie. Ja na przykład nie mieszkałam w Warszawie, mieszkałam na wsi, więc dla mnie w ogóle teatr był też związany z tym, że się z tej wsi wychodzi i robi coś fajnego w życiu. W podstawówce oczywiście też zdarzały mi się jakieś takie, no teraz myślę, że lekko żenujące występy. Więc pamiętam, że jak nie miałam zębów i byłam mała, no to grałam babcię, tak? No tradycyjnie. To są takie sytuacje, które nauczyciel wykorzystuje. Mam nadzieję, że teraz już nie do końca, już trochę się zmieniło w tych czasach, ale w czasach, kiedy byłam licealistką, no to na przykład nie chciałam na forum się tak bardzo aktywizować teatralnie i szukałam swoich takich miejsc, w których znajduję grupę osób podobnych mi, o podobnych takich zamiłowaniach i też podobnej wrażliwości. I myślę, że też ten temat tutaj grupy społecznej, która jest bardzo ważna w działaniach artystycznych, też zostanie poruszony.
No i tak samo jak Michał, tutaj poszłam do tej, przeszłam do fazy granicznej, czyli do fazy przygotowywania się do egzaminów i no to jest bardzo stresujące, tak? Kiedy coś sprawia nam przyjemność, kiedy sprawia nam przyjemność angażowanie się w działanie teatralne, a kiedy to się zaczyna robić po prostu konkurs, tak? I to, że muszę coś komuś sobą udowodnić. Myślę, że też to jest ciekawe. Mogę? Możesz. Ciekawe jest porównanie, które też mi przychodzi do głowy a propos szkół aktorskich, żeby porównywać to też z wcześniejszym czasem. Znaczy ja podobne doświadczenie, oczywiście jakby przygotowywanie do szkoły aktorskiej też było dla mnie bardzo ważne. Ja spotkałem też wspaniałych pedagogów. Natomiast właśnie miało to ten element, o którym mówiłaś, Aniu, takiego przechodzenia w jakąś taką zupełnie inną rzeczywistość, w której już trzeba konkurować. I ja mam podobne doświadczenie z liceum. To znaczy takie doświadczenie, że ktoś, i to jest też ciekawe, ktoś się dowiaduje, że ktoś coś robi w teatrze albo jest ciekawy teatru. I na przykład, no ja miałem takie doświadczenie z liceum, że przychodziła do mnie pani, która mnie nie uczyła, nauczycielka od polskiego, której jakby nie spotykałem w samej sytuacji lekcyjnej i mówiła, że słyszałam, że coś tam robisz w teatrze. I z samego tego faktu byłem angażowany do pewnych projektów. Ja byłem w szkole warszawskiej, która nie miała festiwalu swojego, więc chyba jakoś tak próbowała zapełniać tą dziurę takimi różnymi jakimiś sezonowymi wydarzeniami, typu jakieś pożegnanie jesieni czy inne rzeczy. No i jakby dostawałem i jakby nie chciałem robić jakby takiej sytuacji, że nie, ja nie chcę, ponieważ ja robię już rzeczy troszeczkę bardziej zaawansowane i nie chciałem się stawiać w takiej pozycji, w której staję się takim wyniosłym artystą, który nie będzie brał udziału w tych takich zabawach dzieci. Więc brałem w tym udział, ale to było bardzo trudne, dlatego że stawało się przed kolegami, koleżankami, przed całą szkołą. My występowaliśmy w teatrze obok liceum i nagle się stawało jakby przed całą szkołą jako ten, który występuje i bierze też odpowiedzialność, podpisuje się trochę pod tym, co się działo na scenie, co było reżyserowane przez nauczyciela. To jest ważne, żeby chyba to podkreślić, że jakby to, że to były działania, które były zupełnie, jeżeli się nie miało przebicia, ja trochę czasem próbowałem, ale jeżeli się nie miało przebicia, to się dostawało pocięty scenariusz albo tego kolażu poetyckiego, albo jakiegoś dramatu, który był pocięty w sposób często jeżący włos na głowie. Tak, to wchodząc ci, Michał, w słowo, myślę, że każdy z nas ma w swojej pamięci jakieś żenujące wystąpienie. Ja byłam, ponieważ uczyłam się w liceum imienia Konopnickiej i był taki ogólnopolski festiwal właśnie szkół imienia Marii Konopnickiej, to oczywiście występowałam jako Maria Konopnicka. Więc tu myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie i myślę, że warto jest, żebyśmy porozmawiali na temat tego, co z dzisiejszej perspektywy, czyli naszych dwóch instytucji, TR Warszawa i Teatru Ochoty, jak dzisiaj widzimy młodych ludzi, których obserwujemy, wyjmujemy ich ze szkoły i obserwujemy, bo chyba to jest dość ważne, co powiedziałeś o tym właśnie, że to jest jakiś ważny moment, kiedy ten młody człowiek, którego nazywamy dzisiaj na potrzeby naszego webinaru teatromanem, kiedy ten teatroman musi się właśnie wobec szkoły pokazać. Mhm. Jakie są takie miejsca, gdzie on może naprawdę pokazać się w bezpiecznej dla siebie sytuacji? Ja oczywiście myślę gdzieś o festiwalach teatralnych, bo one są chyba dobrym momentem na to. Mhm. Festiwal teatralny jest ciekawym zjawiskiem, bardzo. My też jako dział edukacji chodzimy po festiwalach, i występujemy w roli jury, czasem dajemy nagrody, więc dużo oglądamy też
spektakli. I festiwal jest o tyle ciekawy, że nie jest aż tak ważny, wydaje się, ten element spektakli, element taki czysto artystyczny, ale tym, co najbardziej jest jakieś takie ekscytujące, z tego co widzę, jest samo wydarzenie społeczne festiwalu. To znaczy to, że następuje jakiś taki w poważnym tego słowa znaczeniu karnawał szkolny. Odwracają się trochę role, nauczyciele, różnie to wygląda, ale zazwyczaj nauczyciele troszeczkę oddają więcej inicjatywy, są jakieś, nie wiem, nawet zmiana, taka symboliczna zmiana w jakby miejsc publicznych, szkolnych, czyli to są jakieś, nie wiem, tematy festiwali. I wydaje się, że ten moment jest ważny, dlatego że to jest moment wspólny uczniów, że klasa może razem usiąść nad jakimś pokazem, nad jakimś wydarzeniem scenicznym, i też nie ma lekcji, no jakby to jest też wiadomo ważny element, ale że to jest jakieś takie wydarzenie, wspólne wydarzenie łączące. Ja mam na przykład doświadczenie mojego rodzeństwa, które dwójka z mojego rodzeństwa chodziła do Czackiego i ten festiwal Czackiego ja znam od kuchni ich takich zajaranych, opowiadających. Ja wiedziałem dokładnie, kiedy jest festiwal, bo oni jakby zupełnie inaczej funkcjonowali. Więc te takie duże festiwale, szczególnie w Warszawie, trzeba to podkreślić, że to też są w dużych ośrodkach, to są takie wydarzenia społeczne głównie. Mhm. Tak, bo to jest właśnie rzeczywiście charakterystyczne na pewno dla dużych miast, że te festiwale się w szkołach odbywają i te szkoły wymieniają się jakoś zasobami swoimi, to znaczy zapraszają inne szkoły i to ma wartość bardzo dużą, to znaczy taką wartość przede wszystkim wymiany energii, też poznania kogoś z innej szkoły, bo często jest tak, że się w tej bańce potrafimy zamknąć, ale z perspektywy też w ogóle uczestnictwa młodych osób w różnych aktywnościach mamy też drugą tego medalu stronę, czyli zajęcia dla całych klas na przykład teatralne, których wcześniej nie było. To znaczy ja nie byłam na żadnych zajęciach teatralnych, mimo tego, że moja klasa prawdopodobnie mogłaby z takiej oferty skorzystać, bo jeździliśmy do teatrów, ale coś takiego jak zajęcia przed spektaklami dla klas czy dla grup zainteresowań nie istniało. I tu myślę, że Ani się zapytamy, bo Ania tworzyła zespół edukacji, stworzyła nas w TR Warszawa i no to jest historia wielu lat tak naprawdę pracy. Tak, myślę, że to warto powiedzieć, że dzisiaj właściwie prawie każdy teatr ma dział edukacji, ale to, co dzisiaj jest normą, to jeszcze te powiedzmy 25 lat temu, jak ja zaczynałam pracę, to normą nie było. Wręcz trzeba było przekonywać dyrekcję i szefostwo w ogóle w teatrze, że dział edukacji jest potrzebny, że ma swoją rację bytu. Pamiętam taki dla mnie znamienny dość sygnał, który dostałam od kogoś w teatrze, że no, jeśli bardzo mi na tym zależy, mogę robić to, co planuję, ale bylem tylko nie robiła z Teatru Domu Kultury. No i wiadomo, jakby było to, właśnie, kontekst był pejoratywny. To już nie teraz, to te czasy minęły i rzeczywiście cała klasa może przyjechać, skorzystać z oferty zajęć dla klasy w różnych teatrach, to nie tylko u nas, to nie jest absolutnie reklama, tylko no, jakby stwierdzenie faktu, że tak jest w teatrach wszystkich już teraz prawie. Ale druga rzecz to też teatry zaczęły współpracować ze szkołami. My tutaj będziemy mieli inne spotkanie o tym, jak teatr może współpracować na stałe ze szkołą, więc dzisiaj nie będziemy długo o tym mówić. Ale są też różne organizacje, właśnie domy kultury. I dom kultury absolutnie dzisiaj nie jest już słowem negatywnym. Jest to, mam wrażenie, że zupełnie inne miejsce niż to, o czym myślały osoby, które w taki sposób tym sformułowaniem wtedy się posługiwały. Są miejsca aktywności lokalnej, są NGOsy. Bardzo Was prosimy teraz, nasi słuchacze oglądające osoby nas, możecie wpisać konkretne nawet miejsca, w których Wy wiecie, że młodzi ludzie mogą spędzać czas teatralnie bądź kulturalnie w fajny sposób.
Możemy zrobić sobie tu taką małą bazę. Jak wiecie o jakichś fajnych zajęciach teatralnych, wpisujcie. A teraz chciałabym się odbić do tego czasu, kiedy to już się nie jest tym jedynym w szkole, ale ten jedyny w szkole, który się interesuje teatrem, gdzie ten jedyny może pójść. No i załóżmy, że wyszukuje sobie za warsztaty teatralne i wyskakuje mu ognisko teatralne Teatru Ochoty. I co się wtedy dzieje, Michał? Co on może, co ten młody człowiek może zdziałać? Wiele. Wiele może zdziałać. To jest ognisko teatralne, które powstało 50 lat temu. Mamy jubileusz w tym roku i wszystkie działania jubileuszowe na ten rok właśnie przypadają. Ognisko to jest właśnie, trochę muszę przyznać, że to jest coś takiego, co było nazywane domem kultury. I to jest ciekawe w ogóle, że my nadal mamy tu zaszłość taką językową, że mówimy, że jest dom kultury i teatr. Bo nie wiem, czy doświadczyłeś się tego, na pewno tego doświadczyłeś, może inaczej, że jakby zazwyczaj jak się myśli o teatrze, to się przychodzi na, żeby obejrzeć teatr, to znaczy zobaczyć machiny, albo żeby spotkać się z osobistościami w teatrze. No i to jest bardzo charakterystyczne podejście, to znaczy teatr jest miejscem, który się obserwuje albo ogląda, jest się widzem w takim, jakby w pełni tego słowa znaczeniu, czyli jakieś jest coś za gablotą, ja to oglądam. I ognisko jest takim miejscem, które nie jest za gablotą i działy edukacji właśnie są takim miejscem, które tą gablotę odkrywają. I ognisko jest miejscem, w którym działa obecnie w tym roku 18 grup, w tamtym roku 22, ale nam pokończyli starsi. Działają zespoły teatralne, zespoły performatywne, które przychodzą do teatru nie po to, żeby zobaczyć, jak wygląda teatr, tylko żeby go robić. I robić w takim rozumieniu udawania teatru profesjonalnego, czyli tego, że my teraz będziemy przez pewien czas jakby patrzeć za kurtynę wielkiego teatru i próbować naśladować, tylko działają w taki sposób, że jakby widząc, że sam fakt tego, że spotykają się w grupach, to są grupy tam od 10 do 15, 20 osób, spotykając się w grupach mają zupełnie nową jakość sceniczną i że oni sami mogą działać i sami naprawdę są teatrem. Ja mogę bardzo dużo o tym mówić, dlatego że sam też prowadziłem grupy, prowadzę już z jedną grupą wiele lat zakończyłem w poprzednim roku i w tym roku zaczynam prowadzić grupę dla dorosłych. Więc to nasze ognisko składa się jakby od 8 lat do najstarszego wieku, bo ta grupa dla dorosłych jakby jest otwarta wiekowo. Więc dział edukacji zajmuje się poza wszystkimi działaniami, o których dziewczyny mówiłyście, zajmuje się właśnie ogniskiem teatralnym, organizacją spektakli, prób, pokazów na pół sezonu, też wydarzeń. I to jest ciekawe o tyle, tak jak rozmawialiśmy już o szkole, że to jest taki sposób na to, żeby nie być samotnym w klasie, który się zajmuje, nawet nie zajmuje się teatrem albo jest zainteresowany teatrem, tylko ma jakąś taką wrażliwość społeczną, wrażliwość grupową, wrażliwość takiej sytuacji, takiej szerzej niż teatralna, myślę. Żeby sam nie był w tej bańce, bo często ta bańka jakby zmusza nas do tego, żebyśmy coraz bardziej się budowali i później już zdawali, tylko miejsce jest w szkole. Znaczy tylko szkoła aktorska i koniec. I jeżeli nie szkoła aktorska, to ta druga i trzecia droga, jakby to B i C. A ognisko pozwala na to, mamy takich uczestników, którzy od wielu lat, ja ich pamiętam jeszcze jako naprawdę młodych nastolatków, a teraz to już są dorośli ludzie, gdzie oni wzrastają w społeczności. To znaczy wzrastają w jakimś takim poczuciu, że można współpracować,
że można razem, że ta wrażliwość pozwala na to, żeby rozmawiać z drugim człowiekiem, a teatr jest jakimś takim, myślę, dobrym narzędziem właśnie do tego, żeby się komunikować, a nie tylko produkować działania. Teraz wiem, Michał, że ta rekrutacja już, zwłaszcza dla osób no, młodych, i macie tam pewnie już wypełnione po brzegi, ale powiedz, jak wybrać grupę dla siebie? Bo młody człowiek jakby nie wie, czym on się ma kierować. Jeśli Ognisko Teatralne Teatr Ochoty to już jest taka duża, duża inicjatywa. Mhm. Z takiej strony czysto organizacyjnej, to co zazwyczaj jest tym najważniejszym elementem, to jest termin. W związku z tym, że wszyscy wiemy, jak szkoła zajmuje czas, dodatkowe zajęcia, że jakby uczniowie muszą łapać za kalendarze i sobie wpisywać te spotkania. Więc to jest jakby szukanie terminu, to jest główny, jakby jeden z wielu tematów, który poruszamy, ale jeden z takich mocniejszych. Natomiast jakby każda z tych grup, na naszej stronie każda z grup jest opisana. I to jest bardzo ciekawe, bo Ognisko jakby rozwinęło się od czasu, kiedy Jan i Halina założyli Ognisko w Teatrze Ochoty i później oni się oddzielili i działają jako Ognisko Teatralno-Mochulskich. A tutaj w Ognisko Teatralno-Ochoty jakby my cały czas funkcjonowaliśmy i łączyliśmy bardzo dużo podejść, więc Ognisko jest bardzo różnorodne i mamy bardzo różnorodne podejście też w ogóle do sztuki scenicznej. Znaczy podejście bardzo tradycjonalistyczne i bardzo takie działające na kunszcie aktorskim, warsztacie aktorskim, aż po działania performatywne. Ja mogę się pod tym podpisać, jakby pod działania takie, jakby dla niektórych nie są teatrem. Więc warto jakby sprawdzić rzeczywiście te konkretne opisy. My też jesteśmy zawsze dostępni, możemy rozmawiać. Plus, jeżeli chodzi o samą rekrutację, my prowadzimy rekrutację w taki sposób, próbując się uchronić od castingów, od takiej, to jest to, o czym rozmawiamy, od takiej dynamiki właśnie konkursu tego, że ktoś ma więcej talentu albo mniej talentu, jakby bycie z drugim człowiekiem było jakimś talentem, który może wchodzić w jakiś konkurs. My robimy warsztaty, to się nazywają warsztaty rekrutacyjne, ale zawsze przez telefon próbujemy to rozszerzyć, to znaczy mówić, że to jest pewne spotkanie, to znaczy spotkanie polegające na tym, że uczestnik przychodzi i patrzy na artystę, w jaki sposób on prowadzi warsztat i odwrotnie, instruktor patrzy, w jaki sposób uczestnik wchodzi w działania. Więc te warsztaty są dobrym sposobem na to, żeby zobaczyć, jak pasuje styl działania konkretnemu młodemu. No właśnie, to ja mam od razu pytanie, bo my z Anią w TR Warszawa generalnie pracujemy w krótkoterminowych grupach. To znaczy spotykamy się czasami z grupami na 2 godziny, czasami w projekcie, który trwa, nie wiem, 2-3 miesiące, a wy pracujecie z grupami długo. Chciałam zapytać właśnie, jak się pracuje z grupą, którą pracuje się rok albo kilka lat, jak mówiłeś. Jestem ciekawa, jak wygląda dynamika tej grupy, jak, czym to się je? To jest rzeczywiście jakby, ja mógłbym szczerze powiedzieć, że to jest główny filar tak naprawdę Ogniska, że działamy właśnie tak długoterminowo. Ostatnie dwa lata to był taki pomysł na to, żeby określać dokładnie, jak długo. To znaczy to jest, wydaje mi się, że stanęliśmy na 5 latach, które są takim momentem, w którym już jakby próbujemy włączać uczestnika w takie działania już jego własne i dawać mu przestrzeń do działań jego własnych. Trudno mi mówić o dynamice, jak ona wygląda, dlatego że o tym można by napisać książkę. To znaczy to jest tak ciekawy temat, w związku z tym, że pedagogika teatru właśnie często, tak jak mówisz, zajmuje się takimi procesami, które łatwo uchwycić, w którym grupa jakby rzeczywiście można przeprowadzać pewne ważne artystycznie i ważne społecznie czy psychologicznie procesy. Tak, jeżeli chodzi o procesy długie,
to jest bardzo, bardzo skomplikowane. To znaczy, my jakby sama się wytwarza pewnego rodzaju społeczność, która, tak jak powiedziałem, ja się znam z ogniskowiczami, pracuję to 5 lat i tyle się znam z najmłodszymi ogniskowiczami, którzy nadal działają i przechodzili albo przez moją grupę, albo przez moje jakieś właśnie warsztaty też punktowe, bo takie też robimy. Więc trudno mówić o dynamice. Ta dynamika bardzo często zamyka się w grupie. To znaczy pedagog jest od tego, żeby pewne rzeczy jakby wkładać w dobrą ramę, czyli zazwyczaj artystyczną, ale też taką artystyczną grupową, jakby grupowe działanie artystyczne. Natomiast te wszystkie procesy, czyli na przykład odważanie się na to, żeby zrobić coś swojego, zrobić coś, czemu się zupełnie ufa, dlatego że się to wymyśliło samemu. To jest jedno z pięknych jakby takich doświadczeń właśnie procesu długotrwałego, czyli obserwowanie, jak wychodzi się, jak się traktuje pedagoga. Czyli na początku oczywiście siłą rzeczy ten pedagog jest mistrzem, czyli takim jakby człowiekiem o tajemnej wiedzy, czyli tym człowiekiem teatru, po to, żeby coraz bardziej jakby przechodzić ten proces, że to jest człowiek, który coś proponuje. Czasem ciekawsze, czasem mniej ciekawe rzeczy. Ja mam moje ulubione jakby takie nagrody, nie chcę powiedzieć nagrody, ale jakieś takie zdobycze, które są dla mnie bardzo ważne. To są momenty, kiedy takich sporów z moim jakby artystami, z którymi współpracuję, młodymi, którzy zaczynają ze mną prowadzić po wielu latach. To znaczy zaczynam widzieć, że oni nie kupują totalnie mojego teatru, na przykład. Nie? I w tym momencie, kiedy oni mówią, to jest zupełnie, nie wiemy, o co ci chodzi, to jest dla ciebie ciekawe, to jest moment, kiedy ja czuję, aha, super. W sensie to jest ciekawe, jakby już na tyle zrozumiałam, że ten teatr nie jest miejscem, który nie jest jakimś świątynią, do której się wchodzi przez jakieś rytuały, nie wiem, na przykład bycia w szkole aktorskiej albo coś takiego, tylko jest pewnym miejscem na praktykę, jakby na zdobywanie jakichś zupełnie innych umiejętności niż w życiu. To wtedy zaczyna się rozumieć, że okej, to ja też mogę w tym brać udział tylko dlatego, że i aż dlatego, powiem patetycznie, że jestem człowiekiem, no i jakby mam w sobie jakieś emocje, wchodzę w różne relacje z drugim człowiekiem i to wystarczy. Nie? Więc ten proces często właśnie jest taki. Też bardzo ciekawe, bo też już zaraz milknę, bo ja mogę bardzo dużo. Bardzo ciekawe też jest w długich procesach, ciekawe jest też takie napięcie w artystach pracujących bardzo długo w teatrze, dotyczące wyboru drogi życiowej, czyli tego, czy ja stawiam na teatr tylko dlatego, że byłem w ognisku. I to jest ciekawe bardzo mówić na przykład te rzeczy, które mówiliśmy na samym początku, jakby prowadzić rozmowy z uczestnikami, jakby na ile to jest jakby, czy rzeczywiście trzeba oddawać życie pewnym praktykom, pewnym narzędziom, czy wystarczy jakby bogactwo, które się wzięło i można używać teatru do zupełnie jakby innych rzeczy, czy w ogóle jakby sztuk performatywnych. I te rozmowy o tym, czy zdaję, czy nie zdaję, albo w jaki sposób łączę pewne potencjały z teatrem, czyli to, że jestem zupełnie gdzie indziej, zupełnie jakby inne wykształcenie mi jest w głowie, ale mam te wszystkie bogactwa z teatru, więc mogę to jakoś tym jakoś żonglować. Więc to jest kilka, myślę, że plam z tych długotrwałych procesów. Mhm. Czyli zajęcia teatralne niekoniecznie po to, żeby zostać aktorem. Myślę, że to jest chyba takie ważne, bo to jest też bliskie z tego, co rozumiem i tobie osobiście, i ognisku teatralnemu, ale też i nam bardzo bliskie. Znaczy, że teatr niekoniecznie musi, czy zajęcia teatralne, warsztaty teatralne niekoniecznie muszą być wstępem do bycia aktorem i stania na scenie. Prawda? Że to jest coś więcej, jakaś przygoda życiowa, która może pomóc nam w ogóle w relacjach i w odkrywaniu po prostu siebie.
Tak, bo to jest też, myślę, że tutaj mamy takie dwa pytania na koniec. Jedno jest zabawniejsze, drugie mniej zabawne. To może, Aniu, ja zadam to zabawniejsze. Czy każdy musi kochać teatr? I prosimy też o odpowiedzi w komentarzach. Czy każdy musi kochać teatr? Każdy młody człowiek. Aniu, jak sądzisz? Ja? No ja oczywiście powiedziałabym jasne. Każdy musi kochać teatr. Nie byłabym sobą, gdybym tak nie powiedziała. Ale tak serio, uczę się tego, że nie każdy. Chociaż bardzo bym chciała, żeby każdy kochał teatr. Michał, jakie jest twoje zdanie? Nie. To znaczy, nie każdy musi kochać teatr, dlatego że teatr, ja mam przeświadczenie, może to brzmi trochę obrazoburczo, natomiast ja mam przeświadczenie, że nie ma za bardzo do kochania wiele w samym teatrze jako takim. To znaczy, teatr jako termin, czy jako sposób życia na przykład, on wiele ze sobą nie ciągnie. Ciekawe jest to, co konkretnie niesie, to znaczy jakby jakie, no nie wiem, trywialnie mówiąc na przykład jakby na przykład dramat, który ze sobą niesie, czy literaturę i tak dalej, że to jest jakby ciekawe, ale też jakby teatr jest pewnym narzędziem, można kochać teatr jako narzędzie, jakby można kochać spotkanie sceniczne, o tak myślę, że jakby można kochać wydarzenie teatralne, ale sam teatr, myślę, że to jest dla takich osób o pewnych ich potencjałach. I fajnie by było, ja łączę się trochę, Aniu, z tym, co powiedziałaś przed chwilą, fajnie by było, gdyby przekonać każdego, że teatr to nie jest taka świątynia, do którego dostęp mają tylko wielcy kapłani, aktorzy, reżyserzy i tak dalej. I dlatego ludzie mogą kochać teatr, bo on jest otwarty i on jest dla widzów i on jest dla amatorów, że on jest niesamowicie bogaty. I w takim sensie myślę, że ciekawe by było, gdyby każdy kochał teatr, gdyby teatr był pewnym ważnym narzędziem dla nich. O tak. Ja jestem też tą kontrowersyjną osobą w tym gronie, która powie, że nie każdy, chociaż ja uważam, że dobrze by było, gdyby każdy w całej kulturze znalazł dla siebie jakiś obszar, który go szczególnie interesuje, bo sztuki się przenikają i myślę, że prędzej czy później do tego teatru ktoś dotrze. Więc taka jest moja opinia na ten temat. Kończąc już, chciałabym wam zadać jeszcze drugie pytanie. Może jeszcze ktoś będzie chciał tutaj w komentarzach o coś nas zapytać, żebyśmy sobie zebrali taką bazę cech, co ten teatr, jeśli już ktoś go kocha i w nim bierze udział aktywnie, co ten teatr może dać? Michał, teraz pierwszy ty będziesz. Co ten teatr może dać? No i szczególnie młodym myślę, że może dać jakby spotkanie z drugim człowiekiem w jakichś warunkach, które są inkluzywne i jakieś takie... Trochę się tak zatrzymuję, bo nie chcę jakby zupełnie mówić, że teatr jest taką dramą, tylko i wyłącznie taką psychologiczną dramą, żeby się spotykać ze sobą, ale rzeczywiście jest to taki sposób na spotkanie drugiego człowieka, ale też dla mnie bardzo ważne, ja też przeżywałem swoje ważne jakieś przeżycie z teatrem w taki sposób, że teatr może dać zrozumienie siebie, zrozumienie też swoich zachowań i społecznych i też walkę ze swoim stresem, spotykanie się z drugą osobą albo z pewnymi tematami, których się czasem nie chce dotykać, będąc młodym człowiekiem. I że on ma taki charakter bardzo wewnętrznie
i mam nadzieję często zewnętrznie emancypacyjny, jakiś taki uwalniający, że to jest, że może dać pewną wolność, może dać pewien jakiś taki, taki luz do tego, żeby wchodzić jakby spotykać się z innym, jakby spotykać się też z obcym, spotykać się ze swoją niemocą i tak dalej. To jest bardzo ogólne, co mówię, ja wiem. Natomiast myślę, że teatr, ja mam doświadczenie też tych długotrwałych procesów, że on działa na bardzo podprogowych poziomach. I jest ważny taki, jest ważnym elementem rozwoju takiego społecznego, szczególnie wśród młodych ludzi. To ja może dodam do tego, bo zgadzam się, że chyba najważniejsza rzecz to ten gdzieś rozwój i relacje z ludźmi. Ja bym powiedziała jeszcze jako historyk teatru z wykształcenia, że teatr może dać młodemu człowiekowi, zresztą też dorosłemu i dojrzałemu i staremu, przeżycie. To znaczy to katarzis, tą litość i trwogę. Ja mam takie doświadczenia teatralne za sobą, które odbiły piętno na całym moim życiu, takie pozytywne piętno. I jakieś takie ważne przeżycie. Czyli takie nie tylko... Z jednej strony, z tego co mówiłeś, Michał, to się właśnie, ta społeczna wartość jest ważna, ale też taka indywidualna dla mnie. Teatr jest takim przeżyciem też dla mnie jako odbiorcy ważnym. Ja z kolei rzuciłabym takie światło na to, że teatr jest jedną ze sztuk, która najbardziej potrafi człowieka wyluzować w pewnym sensie. I nie chodzi tu o odbiór na przykład zabawnych sztuk i tego, co nas śmieszy, ale też takiego doświadczenia społecznego, to znaczy aktywizowanie się w różnego rodzaju działania teatralne, nawet w środowisku, które nie jest teatromanami, często potrafi przełamać wiele takich struktur społecznych, które się nagromadziły. My to za nią obserwujemy, jak prowadzimy warsztaty dla całych klas. To bywa piekielnie trudne czasami, to znaczy widzimy, nie wiem, 15 wysokich chłopaków pod ścianą, którym jak każemy chodzić po scenie i robić różne dziwne rzeczy, tutaj cytat z naszego jednego ze spektakli, no to patrzą na nas co najmniej jak na zwierzęta, tak? Które się przypadkiem znalazły w ich cywilizowanych murach. Ale po jakimś czasie, kiedy wszystkie te takie pierwsze spięcia zejdą, to się okazuje, że bardzo fajnie jest się powygłupiać. Ja to oczywiście mówię o tym rodzaju aktywności teatralnych, różnego rodzaju improwizacjach, działaniach pedagogiczno-teatralnych, no ale z drugiej strony tak samo mamy sztuki, które dotykają i czasami nie od razu przeżywamy katarzis, bo to są takie momenty, które zmieniają nas. I to jest to, o czym mówiła Ania, ale też teatr jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy. Jest też wydarzeniem społecznym, jeśli idziemy na spektakl, to znaczy nie ogląda go 500 000 osób, tylko garstka osób, które z nami przyszła, jest dobrym punktem wyjścia, żeby o czymś ważnym porozmawiać. To jest dla mnie to, co z perspektywy takich działań niestałych, ale z takich jednostkowych aktywności jest najważniejsze. To co powiedziałaś, to wydaje mi się, że jeszcze warto jakby zapętlić naszą rozmowę, wrócić do tego, że tym przeżyciem takim wspólnotowym może być festiwal w szkole, gdzie młodzi dla młodych robią spektakle i też to, co wy w Ognisku macie, czyli wasz festiwal wewnętrzny. Pamiętam, miałam tą przyjemność być na takim waszym festiwalu i byłam pod ogromnym wrażeniem właśnie społeczności i tego spotkania tych, którzy występują i tych, którzy oglądają. To jest bardzo ciekawe, jakby wzmacniam słowa Ani o tym spotkaniu się. To jest to, co, tak jak festiwal szkolny jest zawieszeniem pewnych zasad, takich zasad, które często mogą być opresyjne, tak spotkanie teatralne, zarówno to na spektaklu pomiędzy performerami a widzami, jak i przy warsztacie teatralnym,
jest spotkaniem się na innych zasadach, spotkaniem się jakby w takiej jakiejś bardzo sprzyjającej atmosferze, gdzie możemy naprawdę zastanowić się, ok, jeżeli mogę to powiedzieć, albo jeżeli mogę to zrobić tutaj, to może mogę to zrobić tam. I nic się nie stanie. Dokładnie. Czyli jednym słowem, jeśli będą nas słuchać młodzi ludzie zainteresowani teatrem, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą robić w życiu, albo wydaje im się, że chcą zostać aktorami, to my tu we trójkę jesteśmy chyba dobrymi przykładami osób, które szukały swojego miejsca i w teatrze to miejsce znalazły. Więc nie bójcie się, szukajcie, przychodźcie do teatrów, przychodźcie na zajęcia pojedyncze, stałe. Szukajcie swojego miejsca po prostu. Tak, i dziękujemy bardzo Michałowi. Bardzo dziękuję. Całym sercem polecamy Ognisko Teatralne Teatru Ochoty. To jest miejsce, do którego najczęściej odsyłamy młodych ludzi, którzy pytają, a kiedy można jeszcze raz przyjść? I my wtedy, a jeszcze raz to nie do nas, chyba że na spektakl. Ale, ale takie stałe zajęcia są prowadzone tam. No i tak, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Chcemy także przypomnieć, że oczywiście ruszył nasz sezon teatralny. Zapraszamy na spektakl Wracać wciąż do domu, który będzie grany już w najbliższych dniach. Mamy też wymiankę ubrań, która będzie się odbywała za przyjaźnionej kawiarni Kawałek Sztuki. To jest wymianka ubrań, która się nazywa wudun, a to słowo jest nieprzypadkowe, bo możecie je usłyszeć podczas spektaklu. Wracać wciąż do domu. No a w poniedziałek prowadzimy warsztaty online, to jest taki trochę substytut warsztatów na żywo, które prowadziłyśmy przed spektaklami. Tutaj prowadzimy zajęcia online po spektaklach. Wszyscy, którzy obejrzeli spektakl w tym secie, mogą przyjść do nas na warsztaty, albo ci, którzy obejrzeli go jeszcze kiedyś indziej, to także zapraszamy. Tak, to były nasze ogłoszenia dotyczące najbliższego czasu. Ale oczywiście dzisiaj zamykając dzisiejszy inspirator działań kulturalnych, zapraszamy już za 2 tygodnie na następny. Tak. Do widzenia. Dziękuję za rozmowę.